Jest i on, król poranka, Tomasz Odratowski. Książę, nie przesadzajmy. Mijające wakacje upłynęły pod znakiem różnych biesiad, festiwali, występów i jasno trzeba zauważyć, że rozbisurmanione podmioty wykonawcze obijają się na scenie. Zrzucają te podmioty wykonawcze typu pani Maryla, typu pani Halinka, typu inny zespół, obowiązek śpiewania na publiczność. Nie wiem, czy zauważyliście, bo podmiot wykonawczy, który bardzo lubią, a więc Rodowicz, śpiewa Niech żyje bal i każe publiczności śpiewać za siebie. Niech żyje i cyk, mikrofon w stronę publiczności, publiczność bal. Bo to życie podpowiada podmiot wykonawczy Rodowicz, publiczność to bal jest nad bale. I ja przepraszam bardzo, ale zapłaciłem za bilet, żeby posłuchać, jak artysta śpiewa. W końcu wziął za to pieniądze, a nie żeby ludzie obok mnie fałszowali. No w mordę, o co chodzi, nie? Zrzucać na publiczność swój występ. To tak jakby aktor grający w teatrze w Zemście mówił: niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać. Co? A publiczność musi odpowiedzieć: trzeba. Nie słyszę, trzeba. Jesteście tam, trzeba. No, albo Wesele Staszka W. Miałeś chamie jaki róg? I publiczność miałaby odpowiedzieć: złoty. Jaki złoty? Tak jest, pokażcie, jak się nudzicie. Albo dany aktor gra Hamleta i zwraca się do widzów: co albo nieco? I widzowie muszą odpowiedzieć: być. No, krucha rzęka i wiadro kalarepy nieobmytej z ziemi. Dlatego będąc wyrazicielem szerokich gron widzowskich, płacących za bilety, apeluję do podmiotów wykonawczych, aby zajrzały w siebie i wyciągnęły wnioski na, jak to mówią, przyszłość. I nie zawracały publiczności. No, jedni powiedzą tyłka, ja powiem głowy.